siemanko, dzisiejszy filmik zaczynamy w trasie. Jedziemy kupić prezent dla jednego z naszych kolegów, ponieważ urodziny ma, miał jakoś w tej chwili, niedawno. Także jedziemy kupić prezent, małe zakupy. Prezent już jest zaplanowany, jedziemy tak. Dokonać zakupu. Dokładnie, prezent już jest zaplanowany, wybrany, jedziemy coś kupić. Stajnia jedzie na zakupy. Trochę nie do końca wiedzieliśmy, co mu kupić, ale na szczęście ma fajną żonę, która nam podpowiedziała i wie, co jej mąż lubi i potrzebuje, także mam nadzieję, że będziesz zadowolony z prezentu. Tutaj Darecki, jak widzisz, jedzie ze mną mi pomóc, kupić, odebrać i tak dalej. A teraz idziemy na zakupy. Oho. Niestety nie nagraliśmy wam, jak robiliśmy zakupy i tak dalej. Dlatego, że od razu przybiegła ochrona i powiedzieli, tu nie wolno nagrywać. Ale prezent mamy. Wszystko kupione. Później zobaczycie, co to za prezent. Dlatego, że może ten filmik oglądać osoba, która ma to dostać. A w następnym filmiku pokażemy wam, co to było dokładnie. Ponieważ będzie wręczenie prezentu i gruba impreza, także polecam następny filmik. Dobra, pakujemy się. Musimy to jakoś załadować. Zmieści się? Zmieści się, nie? To kuźwa... Wielkie bydle. Ale powinniśmy dać radę. No. Dobra, koniec nagrywania, muszę pomóc ładować. Dobra. Zakupy zrobione. Możemy jechać w dalszą podróż. Trochę pohałasujemy po drodze, może uda się coś nagrać, jakieś fajne ujęcia. Ja wiem, że... No ale lipa, niestety, chcieliśmy sobie porobić jaja jakieś w sklepie. Nagrać wam coś ciekawego, ale oczywiście przyleciał pan ochroniarz i... Nie, to nie wolno! I radar tam na nas, ale... No trudno. Właśnie plus Mustanga, nie? Chcecie kogoś wyprzedzić, jedzie kolumna niedzielnych kierowców, po prostu zmiana pasa, gaz do dechy i tch, poszedł, nie? To wyprzedzacie jest... całą kolumnę. Dokładnie, wyprzedzacie całą kolumnę. To jest mega fajna sprawa, jak auto ma jakiś zapas mocy. Chciałbym coś powiedzieć. Parę słów od siebie. Takie spostrzeżenie jeżdżąc tym autem. Ponieważ dużo razy słyszeliśmy krytykę. Mustang. Tyle tego jeździ. A mimo wszystko tak całkiem sporo osób zwraca uwagę. Nie no pewnie. Zwłaszcza jak się przygazowuje. Oczywiście nie mówimy, że Mustang to jest najlepsze auto na świecie. Ale no na pewno zwraca na siebie uwagę. No. Każdy, każdy. Ale wiecie, co jest najśmieszniejsze? Nie kobiety, nie jakieś tam blachary i tak dalej oglądają się za tym samochodem. Najczęściej oglądają się faceci. Czekaj, bo on tu szaleje. Najczęściej, naprawdę. Także dla wszystkich krytykujących, ja tak uważam i wiele ludzi też, że Mustang to nie jest przedłużenie męskiego... Czekaj, bo on tu wyrywa.
Mustang to nie jest przedłużenie męskiego ego i takie tam, tylko jest to fajna po prostu zabawka, zajebista zabawka. Jest to spełnienie marzeń niejednego faceta, tak naprawdę. Jakbym chciał sobie coś przedłużać, to bym poszedł po prostu do lekarza albo kupiłbym sobie coś innego. Ale Mustang to jest legenda. To jest coś, za czym się ludzie oglądają, nie dlatego, że ma kształt Ferrari, Lamborghini i tak dalej. To jest po prostu coś innego. Nie jeździłeś, nie miałeś, nie krytykuj. Naprawdę. Dobra, dojechaliśmy, teraz trzeba to wyjąć. O cię pierunie. Ej, kurde, to jest ciężkie. Musimy to jakoś zanieść. Dlatego wziąłem, żeby za te złapie. No dobra, będzie wygodniej. Oj, ja pierniczę. Dobra, jesteśmy już w domu, prezent przyniesiony, czeka na swoją kolej. W międzyczasie dzwonił kolega, powiedział, że coś tam porobił przy samochodzie, jakieś zmiany, wydechy, czy coś tam, moc podniósł, że podobno jest teraz petarda, zasuwa niesamowicie, ale najpierw się przebiorę i możemy lecieć zobaczyć. Dobra, to idziemy. Jest kozak, idziemy zobaczyć. Zaraz się okaże. Jest i on. No pięknie, pięknie. Pochwal się, co tam zrobiłeś. Cichutko jest, teraz cichutko. No cichutko, ładnie, cichutko. Nas, ładnie na seryjnych pracuje. No widzę właśnie, że jest cichy jak nigdy. Jak nigdy, ale poczekaj, poczekaj. Przejedziemy się kawałek. Dobrze. W takie ustronne miejsce. Ponieważ w tym modelu nie było tego, czyli wydechów aktywnych, i tu kolega sobie zamontował, ma możliwość ustawienia ciszej lub głośniej. Teraz jest cicho, ale mówi, że jak go otworzy, to łeb urywa. Także idziemy gdzieś dalej, żeby zobaczyć, jak to wygląda. Jest tak głośny, jest kurczę być, że to jest... Że tylko na zlotach chyba, wiesz, w tym nie bierzesz, ty tak głośno, tylko. Tak to bramkę zabiorę, bo ja to jednoznacznie bramkę. Cześć, łączy na przykład, żeby policji nie było. Będę się kochanego mojego. No tak, Janosik musi być, bezpieczeństwo przede wszystkim. Tak. Ale diabeł. Diabeł zbudź się taki, że sobie zaraz się... No to jest, nie wiem, może przy otwartych oknach. Piękne jest to, że jedziecie, nie wiem, 80, 90, 100 na godzinę, 120 i w momencie, kiedy jest redukcja i dajecie mu gazu, czujecie, jak dupa lata na boki, samochód próbuje złapać trakcję. Niesamowite uczucie, do tego to przyspieszenie. Rakieta, po prostu rakieta. Mówicie, jest kiedyś... moc. Tak, jest, naprawdę jest moc. Jest ogień.
masakra, po prostu masakra. Łeb urywa. Leci. Wiecie co? Nie da się tego po prostu opisać. Na żywo to brzmi niesamowicie. Masakra. Potwór. Ej, bez kitu. Ten samochód to jest jakiś potwór. Masakra, musielibyście to usłyszeć na żywo i się przejechać tym samochodem. A tak w ogóle jest fajna ekipa w Szczecinie, nazywają się Mustang Stajnia Zachód. Polecam zajrzeć tam do nich. Jeżeli kiedyś zobaczycie kogoś z nich na mieście, nie wstydźcie się, jeżeli macie ochotę podejść, zapytać się coś, nie wiem, o samochodzie, pogadać. Może będziecie mieli farta i się przejedziecie? Nigdy nie wiadomo. Dobra, nieważne. Jesteśmy w domu, czekamy na następny filmik, w którym będzie wręczenie prezentu. Będzie bardzo, bardzo, bardzo gruba impreza tematyczna. Szczegółów wam nie powiem. Zobaczycie, dowiecie się. Ogólnie będzie mega zarąbista imprezka. Także nie zapomnijcie dać suba, dać lajka. I oczekujcie następnego filmu, bo będzie mega. Po prostu będzie mega. Także do zobaczenia. Cześć!